Hej kochani, witajcie w cudowny piątkowy poranek. Mam dzisiaj mnóstwo energii i świetny humor. Stwierdziłam, że to wykorzystam i w związku z tym, że na te pierwsze kilka godzin nie mam żadnych konkretnych planów, to troszeczkę uporządkuję i zorganizuję moje mieszkanie, wybiorę się na zakupy i po prostu spędzimy ten czas razem. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja bardzo, standardowo. Już jestem gotowa do działania, zaraz pokażę Wam mój sportowy outfit. I a propos outfitu, to zaplanowałam sobie jeszcze, że wystawię trochę rzeczy na sprzedaż i będę korzystać z aplikacji Vinted, więc tutaj podam Wam moją nazwę. Moim zdaniem to jest taki najwygodniejszy sposób i myślę, że wielu z Was korzysta, także zapraszam Was tam na mój profil. Stopniowo będą się pojawiały nowe rzeczy. Staram się tak co sezon oczyszczać szafę, żeby ubrania po prostu nie leżały, nie marnowały się, bo można dać im drugie życie. I właśnie dzisiaj wykorzystam Vinted do tego celu. Zaraz Wam pokażę, co wybrałam, może akurat coś Wam wpadnie w oko. Jeśli chodzi o buty, to teraz zaplanowałam sobie już sprzedaż tych moich Easy 500 czarnych. To są sneakersy limitowane, więc też warto się nimi zainteresować naprawdę, bo z dostępnością jest ciężko, szczególnie w takich korzystnych cenach. A z kolei tutaj mam jeszcze praktycznie nowe, no one są zupełnie nowe, tylko odcięłam ten fragment metki. Zobaczcie. I chyba wystawię też te Nike Blazer, bo chodzę rzadko w butach za kostkę, a są w świetnym stanie, więc może akurat komuś się spodobają. Teraz robię foty. Tu akurat taka jeansowa spódniczka, tam koszula w kratę. Proszę bardzo. A to właśnie mój look na dziś. To jest taki brązowo-kawowy set, chyba z House'a, tak mi się wydaje. Ostatnio dostałam taką fajną paczkę i on się w niej znalazł. Do tego jeszcze jest taki klasyczny top, ale dzisiaj założyłam tylko bluzę i taką braletkę, coś w tym stylu. I oczywiście kolarki, bardzo wygodne, super leżą. No i mam klapeczki, oczywiście Easy Slides, polecanko. A tu nie pokazywałam Wam chyba jeszcze na kanale, ale Kłógonek dostał taką uroczą sofę i postawiłam mu ją tutaj. Zawsze jak przychodzi do domu ze spaceru, to wbiega na nią, albo jak przychodzę też, wracam do domu, to zawsze czeka na mnie tutaj. I trudno jest nie zauważyć tych balonów, ale niech Was nie zmylą, bo to nie z okazji moich urodzin jeszcze ponad 2 tygodnie, ale robiliśmy ze znajomymi tutaj u mnie w mieszkaniu przyjęcie, niespodziankę dla naszego przyjaciela Krystiana. To jeszcze pozostałości, Hel już troszeczkę się ulotnił, tam jest napis Happy Birthday, no było przecudownie. Wszystko się od początku do końca idealnie udało, zaplanowaliśmy to, był tort, gdy tylko wszedł Krystian, to wybuchła taka raca z fake dolarami. Cała nasza ekipa już tutaj na niego czekała. Był bardzo zaskoczony. No i ja cudownie to wspominam. Jejku, jak ja uwielbiam tych ludzi. Dają mi tyle pozytywnej energii. I powiem Wam szczerze, że odkąd przełamałam pewne bariery, poradziłam sobie z różnymi tam problemami, to ja nie potrafię być nieszczęśliwa. Ja po prostu czuję takie wewnętrzne szczęście, nawet jak czasami mam gorszy dzień, to po prostu jestem wdzięczna za to, jak wygląda moje życie. Nie wiem, jak to wyrazić, ale mam nadzieję, że przekażę Wam troszkę takiej pozytywnej energii, może pomogę w jakimś stopniu spojrzeć na życie troszeczkę inaczej. Zapraszam Was też na Instagrama, bo tam staram się tak stopniowo przemyśleć jakieś takie ciekawe, inspirujące treści, które też mi w jakimś stopniu pomagają. Dobrze, bo to była taka anegdotka. A mówiąc o fake dolarach, miałam na myśli dokładnie te. Znajduję je dosłownie wszędzie. W miejscach, w których nawet nie sądziłabym, że mogłyby się znaleźć. I to jeszcze w takiej formie. Ubusiek mi tu oczywiście na dywanie nabałaganił, więc to muszę posprzątać. Są jego kostki, misiowe z łapy. To teraz zabieramy się za obiecany food haul. Będę wyciągać z mojej ekotorby to, co kupiłam. Zacznijmy może od owoców. Wzięłam standardowo banana, 2 marakuje, brzoskwinkę i ją wykorzystamy sobie przy moim śniadaniu, które zaraz zrobimy. Do miseczek przesypałam już porzeczki i maliny, ponieważ je uwielbiam. Następnie pistacje. Ostatnio dosyć mocno ograniczam nabiał, a szczególnie mleko krowie, dlatego też wzięłam jako zamiennik owsiane, które swoją drogą jest takie całkiem smaczne i wydaje mi się, że spośród roślinnych to jest mój ulubiony typ, dlatego że zauważyłam, jak bardzo duży wpływ ma mleko na pogarszanie się stanu mojej cery. Myślałam, że mleko bez laktozy już rozwiąże ten problem, ale niestety nie. Odstawiam się tak stopniowo, dlatego jeszcze jem skyry, czasami zdarza mi się jeszcze zjeść serek wiejski czy jakąś ricottę, bo ciężko mi się bez tego funkcjonuje i uwielbiam gdzieś dodawać takie produkty do posiłków. Ale mam wrażenie, że po samych jogurtach ten problem jakoś mocno nie narasta, więc na razie jeszcze troszkę jem nabiału. Dalej mam ketchup, bo mi się skończył. Mój ulubiony to jest taki w słoiczku. On jest cudowny i w dodatku ma ekologiczne opakowanie. Ale znalazłam taki z pomidorów bio. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Dałam się nabrać na ten marketingowy chwyt. Mam jajeczka. Skoro już te jaja jem, to zwracam uwagę, by wybierać takie odkór z wolnego wybiegu i nie wspierać tych katorżniczych warunków po prostu. Wzięłam sos Barilla Pecorino. On jest tak przepyszny. Zazwyczaj robię sosy sama, ale gdy nie mam ochoty, czasu i po prostu chcę zjeść coś na szybko, o, ktoś się dobija, to jest jeden z moich faworytów. On jest taki serowo-pomidorowy, pycha. Dalej budyń śmietankowy, taki, wiecie, typowa skrobia z aromatem. Do owsianek, budyniów czy nawet naleśników dla fajniejszej konsystencji. Goździki do herbatek zimowych, teraz jest na to taki sezon. Ja non stop piję herbaty zimowe. Gdy tylko idę do jakiejś kawiarni, restauracji, pierwsze moje pytanie, czy jest herbata zimowa, i testuję po prostu wszystkie możliwe herbatki, gdzie tylko mogę. U siebie też oczywiście robię. O, zapomniałam jeszcze o pomarańczce, właśnie stricte pod herbatki. Wzięłam też dżem 100% owoców, truskawka z acerolą. On jest taki bardzo jedwabisty i nie ma też cukru dodanego, tylko te pochodzące z owoców. Zaraz to wszystko uporządkuję. I dzisiaj mam w planach zrobić na śniadanie owsiankę z brzoskwinią, z dodatkiem serka wiejskiego i jeszcze dodam te owoce, wanilię. Mam nadzieję, że coś fajnego wykombinuję. Wzięłam też bulion warzywny z winiary. On ma stosunkowo fajny skład w porównaniu z tymi kostkami rosołowymi. Nie polecam, bo zawierają dużo takiej niepotrzebnej chemii. A gdy można zrobić coś naturalniej, lepiej, to warto. Także ten Wam mogę polecić. I jeszcze mam pastę do zębów. Colgate, moja ulubiona, kokosowo-imbirowa. Ogólnie uwielbiam tą serię naturalną, też polecam. Zatem zaczynamy. Mam już garnek do owsianki, waga do odmierzenia. Płatki owsiane to jest ten element, który jednak wolę mieć odmierzony. Ups, o, muszę uzupełnić. Dodam teraz jeszcze łyżeczkę erytrytolu, znaczy łyżkę właściwie. I kończy mi się już, też muszę uzupełnić. Dodam jeszcze odrobinę wanilii i jeszcze chia i cynamonu. I owsiankę teraz będę gotować, a w tym czasie zabiorę się za maczę i pokażę Wam też, jak ją robię. Od maczy jestem zupełnie uzależniona. Macza to jest najlepsze, co może być. Uwielbiam, zaraz obok herbaty zimowej, po prostu złotko. Piję ją właśnie na mleku owsianym. Wcześniej uwielbiałam na mleku bez laktozy, no ale z wiadomych względów teraz je ograniczam, także pokażę Wam wersję na tym roślinnym. Tutaj mam wszystko, co będzie mi potrzebne. Zagotowałam wodę, ona musi mieć około 70-80 stopni, tak przynajmniej słyszałam. Tutaj mam spieniacz do mleka i taki też ręczny, ponieważ on będzie mi potrzebny do dobrego wymieszania maczy z wodą. Ja wykorzystuję taką moja macza luksusowa. Swear taki szybki i nie wiem, czy dobry pomysł, by skarmelizować brzoskwinie. Jadłam je w takiej wersji, ale nigdy sama tego nie robiłam, więc będziemy improwizować. Wykorzystam sobie troszeczkę masła klarowanego. No zrobię to po prostu po swojemu, co wyjdzie, to wyjdzie. Tyle chyba wystarczy. Dodam miód. To jest akurat taki miód cytrynowy, z po prostu odrobiną soku z cytryny. Jest całkiem smaczny, bo ja nie mam cukru białego, ani nawet brązowego, żeby go wykorzystać, więc może być trochę ciężko. Sprawdzimy to. Tutaj już jest gotowa owsianka. I teraz będę ją składać. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale chyba dodam troszkę wody, żeby one się tak troszkę poddusiły. Dobra, błagam, nie oceniajcie moich umiejętności, bo będzie mi przykro. Ja nie jestem kuchennym fikiem. Ja bardzo lubię przygotowywać jakieś tam owsianki, śniadanka i tym podobne, ale to wszystko jest improwizacja. Jeśli ja nie mam przepisu, to różnie z tym wychodzi, naprawdę. Dobra, próbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki jest efekt na chwilę obecną. One bardzo zmiękły i są w takiej przyjemnej glazurze, więc no można powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowana. Jakieś 2 godzinki się do Was nie odzywałam, ale zrobiłam wszystko, co miałam do zrobienia. Mam już troszkę wolnego czasu i zeszłam tutaj na dół na siłownię. To jest bardzo duży plus budynku, w którym mieszkam. Tam też jest basen, to też zaraz Wam pokażę. I spędzam sobie tak czas, wyzwalam endorfinki jeżdżąc na rowerze. Przez ten okres zaburzeń odżywiania aktywność fizyczna kojarzyła mi się dosyć traumatycznie. I no nie miałam za bardzo chęci, ani nawet siły, żeby ją podjąć i po prostu uważałam, że jest to męczące, musi być to na siłę, a kiedy zaczęłam robić to, co lubię i to, co czuję i to, co faktycznie sprawia mi przyjemność, to po prostu zmieniło się to o 180 stopni. Ja po prostu uwielbiam jeździć na rowerze i uwielbiam basen. To są moje 2 ulubione formy sportu. Ja mogłabym, no i jeszcze joga, także najważniejsze, róbcie to, co czujecie i to, co lubicie. Nie zmuszajcie się, bo życie to nie jest katorga i nie powinna być katorga. A tam jest właśnie basen i jacuzzi, ale chyba dzisiaj już sobie odpuszczę. No jak widzicie, jest totalnie pusto. Zazwyczaj jak przychodzę, to nikogo nie ma, więc to jest bardzo wygodne. Jestem z powrotem. Wymęczona, ale zadowolona. I wydaje mi się, że będę kończyć vloga, bo muszę się odświeżyć i umówiłam się na wieczór ze znajomymi, zresztą tak jak zazwyczaj. Nie pamiętam wieczoru, który spędzałam w całości w mieszkaniu, ale taki tryb życia mi odpowiada. No właśnie w ciągu dnia zazwyczaj jestem produktywna, dużo robię, dużo działam, a wieczory poświęcam właśnie na integrację. I dzięki temu też nie mam czasu na takie, wiecie, rozmyślanie, zastanawianie się, smucenie, tak jak to miałam w zwyczaju kiedyś. Także jeśli mieszkacie sami, to polecam Wam w ten sposób gospodarować czasem, żeby wieczorem mieć zawsze taki moment na spotkania po prostu i oderwanie się troszeczkę od szarej rzeczywistości. Także jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i taka forma Wam odpowiada. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zapraszam Was standardowo na mojego Instagrama i mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Buziaki, pa!